Panie wójcie, dobra wiadomość dla mieszkańców Mrzezina. W końcu dochodzi do realizacji wykonania kanalizy. No niestety nie zawsze to tak wychodzi, jakby się chciało. Możliwość pozyskania środków unijnych, dofinansowania, z dopełnienia całego projektu, warunków wynikających z przepisów. No potrwało to trochę długo i koncepcje, to Dębogórze, to Reda, to Swarzewo i no niestety dopiero po tylu latach dochodzimy do czegoś, co powinno być może dawno zrobione, ale dzisiaj podpisaliśmy umowę z firmą, która jest też wykonawcą robót kanalizacyjnych i sanitarnej i deszczowej w Pucku. Mam nadzieję, że bezkolizyjnie będzie przebiegać ta inwestycja, bo to jest inwestycja prawie za 8 milionów złotych z dofinansowaniem zewnętrznym w granicach około 45%. Skorzysta z tego dobrodziejstwa 520 mieszkańców, którzy mieszkają na Mrzezinie Meksyk. No jeszcze zostanie nam do wykonania ta część ulicy Morskiej w kierunku Osłonina, gdzie niestety nie mogliśmy tego włączyć, ponieważ nie zostały spełnione parametry 90 mieszkańców na kilometr. To będzie realizacja w przyszłości w dodatkowych terminach. Będziemy realizować roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Do wykonania będą trzy tłocznie ścieków, około 6,6 km kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz 10 km kanalizacji tłocznej. Roboty mamy zakończyć do 30 kwietnia 2020 roku. Aczkolwiek będziemy się starać, aby wszystkie roboty zakończyć w tym roku. Także dzisiaj też prośba do mieszkańców, żeby się uzbroili w cierpliwość, bo teren nie jest łatwy, bardzo duże spadki, wąskie ulice, ale dobra też myślę wiadomość dla mieszkańców, że wszędzie są płyty jumbo i drogi będą utwardzane zaraz po położeniu kanalizacji.